dobry, witam serdecznie w kolejnej recenzji polskiego filmu i myślę, że w związku z tym, że szykuje się kilka bardzo ciekawych polskich premier, a ja się wreszcie zaopatrzyłem w Cinema City Unlimited, no to postaram się je zobaczyć i myślę, że od czasu do czasu będą się tutaj recenzje polskich filmów na kanale pojawiać. I będą się pojawiać właśnie mniej więcej w takiej formie, jak widzieliście na przykład Smolensk ostatnio, czy jak zobaczycie Ostatnią Rodzinę dzisiaj. Czyli takiej, gdzie po prostu mogę się rozsiąść na kanapie i w spokoju opowiedzieć o tym, o swoich wrażeniach z danego filmu. Myślę, że taka forma po prostu pozwala mi, nie wiem, no powiedzieć coś więcej o tym filmie, nadać jakiś kontekst i tak dalej, bo powiedzmy, że amerykańskie produkcje, no to one mogę taśmowo sobie recenzować tak na szybko, natomiast w przypadku tych polskich bym wolał po prostu zrobić to na spokojnie i jakoś tak może szerzej, jakoś bardziej emocjonalnie, bo zazwyczaj to będą filmy jednak nierozrywkowe, bo no polskie rozrywkowe kino trochę kuleje, my raczej robimy filmy poważne, ciężkie, no i one wymagają jednak odpowiedniego podejścia, powiedzmy, więc chciałem tak zrobić, zrobiłem tak ze Smoleńskim, chciałem tak zrobić też i dzisiaj. Także słuchajcie, Ostatnia Rodzina. Tym razem nie robię filmu, nie robię recenzji zaraz po premierze. Byłem w kinie wczoraj. Stwierdziłem, że prześpię się z tym, przeczekam, przemyślę i dopiero się podzielę z wami wrażeniami, bo jest to film, który naprawdę porusza. Porusza może nie dlatego, ze względu na to, co w nim widzimy, ale ze względu na to, że bardzo łatwo, on jest nakręcony w taki sposób, że bardzo łatwo po prostu odnieść to, co się w nim dzieje, do jakichś swoich doświadczeń, do swoich wspomnień, jakichś tam właśnie negatywnych czy pozytywnych doświadczeń z życia rodzinnego, czy w ogóle jakiegoś osobistego, prywatnego relacji z rozmaitymi członkami rodziny. No bo jest to film oczywiście o rodzinie, bardzo specyficznej rodzinie. Nigdzie bezpośrednio nie wynika, że rodzina to jest coś innego niż grono ludzi, którzy tak jak się lubią, tak się nie znoszą. Natomiast jest to również film specyficznie nakręcony i jednocześnie bardzo charakterystyczny. Myślę, że inny niż się spodziewałem, że będzie, bowiem wybaczcie, że tutaj używam tylu przymiotników, ale tak mi jest po prostu najłatwiej, bo jest to też film bardzo taki kronikarski. To nie jest produkcja, która wywołuje emocje, czy jakoś w jakiś sposób narzuca narrację konkretną. Ten film raczej pokazuje po prostu losy rodziny. Co jest jednocześnie wadą i zaletą, natomiast wiąże się to z tym, moim zdaniem, jaką osobą jest przynajmniej w tym filmie Zdzisław Beksiński. Bo on jest, zresztą o postaciach powiedzmy będzie jeszcze za moment, natomiast on jest tutaj postacią taką bardzo pozbawioną emocji, która po prostu rejestruje pewne wydarzenia. No i myślę, że ma to przełożenie też na to, jaki ten film, jaką formę ma ten film. I to jest jednocześnie wada, jak i zaleta. Dlaczego wada? No bo dowiadujemy się co prawda, co się dzieje, bo jest nam to pokazywane tutaj z takim kronikarskim właśnie zacięciem, czasami z bardzo naturalistycznymi szczegółami, natomiast nie dowiadujemy się zazwyczaj, dlaczego coś się dzieje. Dlaczego bohaterowie zachowują się tak, jak się zachowują. Dlaczego, powiedzmy, ich relacje wyglądają tak, jak wyglądają. Tego wszystkiego musimy się domyślać, albo, nie wiem, wziąć sobie z życiorysu Beksińskich, prawdziwego życiorysu, albo po prostu założyć, no, nie wiem, wyciągnąć wnioski samemu. Ale film nam tego nie pokazuje. Film nam pokazuje tylko i wyłącznie losy rodziny. I dla wielu widzów może być to wada. Może być to, powiedzmy, pewne niedopowiedzenie, no, pewien brak. Natomiast jednocześnie jest to też zaleta, bo pokazywanie w taki bardzo beznamiętny sposób losów rodziny, to sprawia, że bardzo łatwo się wtedy do tych losów odnieść. Łatwo wyłapać tam jakieś rzeczy, które na nas działają bardzo emocjonalnie. Myślę, że każda rodzina ma epizody wesołe, smutne, tragiczne. Wszystko w zasadzie w tym filmie jest potraktowane tak bardzo beznamiętnie, ale jednocześnie dzięki temu film nabiera takiej dużej autentyczności. Mimo, że z tego co się orientuję, nie są to w 100% autentyczne wydarzenia i autentycznie pokazane postacie, do tego też za chwilę dojdziemy, to sam film wygląda bardzo autentycznie przez to, jak powiedzmy bezemocjonalnie podchodzi do wydarzeń, które prezentuje. Nikt nie gwarantował ci, że życie rodzinne jest samą atrakcją. No oczywiście też dzięki temu bardzo łatwo wpływa na osobistą wrażliwość każdej osoby, bo z racji tego, że sam film nie narzuca jakiejś tam właśnie, nie mówi nam jasno, w których momentach ma być nam przykro, w których mamy się śmiać i tak dalej, to można podchodzić do niego bardzo indywidualnie i w bardzo taki osobisty sposób go odbierać. Ten naturalizm wręcz wchodzi w turpizm, bowiem w zasadzie przewodnim motywem całego filmu jest śmierć. I
Tak jak mówiłem, mamy tu chwile smutne, wesołe, mamy sporo humoru, sporo naprawdę zabawnych scen w tym filmie, ale jednocześnie cały czas mamy poczucie, że ta śmierć wisi nad bohaterami. Ona się cały czas gdzieś przewija, pojawia się w różny sposób, w różnej formie, ale wiem, że ona tam cały czas jest. I to pozwala się też mocno z tą śmiercią oswoić, pozwala też spojrzeć z perspektywy na to, co się dzieje, gdy ludzie odchodzą i jak do tego podejść. Tym bardziej, że akurat bohaterowie mają, szczególnie właśnie Zdzisław Beksiński ma taki no, dosyć nieortodoksyjny sposób reagowania na śmierć bliskich osób. I to pozwala naprawdę nabrać perspektywy. Praktycznie cała akcja filmu, prawie cała, no kiedy jest to wymagane, no to nie, ale większość akcji filmu dzieje się w mieszkaniu Beksińskich, które jest normalnym perelowskim mieszkaniem i o samej realizacji filmu, scenografii też jeszcze będzie za moment, natomiast tu chciałem tylko powiedzieć, że wszystkie te scenki, normalne scenki rodzinne, gdzie bohaterowie jedzą obiad, gdzie rozmawiają ze sobą, dzieją się rozmaite rodzinne sprawy, dzieje się to wszystko w tych perelowskich pokoikach, gdzie wszędzie dookoła wiszą obrazy Zdzisława Beksińskiego, więc to samo w sobie robi taką bardzo no, ponurą atmosferę. Te obrazy są oczywiście przerażające, są bardzo takie klimatyczne, mroczne, ponure. No i w połączeniu z tym całym zwykłym, rodzinnym życiem to nam daje też takie jakby poczucie, że z jednej strony, że ta śmierć gdzieś tam czeka i wisi nad bohaterami, ale z drugiej strony też sprawia, że zaczynam się zastanawiać, czy to, co się dzieje na ekranie, bo jeśli wiecie, jakie znacie losy Beksińskich, no to wiecie, co się wydarzy w tym filmie, to czy życie rodzinne nie bywa momentami, mimo takiej pozornie sielskiej atmosfery, czy nie jest przypadkiem bardziej przerażające niż te wszystkie wyimaginowane kreacje na obrazach Beksińskiego? Nie powie pan, że to jest obraz pogodny. Pogodny nie jest, ale dlaczego miałby być od razu katastroficzny? To jest pojazd w jakiejś klasce. Bo ja wiem. Bo jest też w filmie taka scena, gdy przychodzi autor książki o Beksińskich i wielki fan zresztą twórczości Zdzisława. No jest pod wrażeniem tego, jaka normalna i zwykła rodzina i że Zdzisław jest taki zabawny i żona taka normalna i w ogóle wszystko jest takie normalne. Ale oczywiście pod tym wszystkim kryją się rozmaite demony, dramaty, niezrozumienie, jak w każdej rodzinie zresztą, prawda? Każda rodzina, kiedy odwiedzasz kogoś w domu, wydaje się wszystko okej, ale dopiero po zamknięciu drzwi wychodzą na wierzch rozmaite animozje, jakieś problemy i tak dalej, o których świat zewnętrzny nie wie. I ten film zresztą też to bardzo dobrze pokazuje, moim zdaniem. No ale okej, tak jak mówiłem, film portretuje przede wszystkim losy rodziny i teraz ktoś na tą rodzinę składa. Przede wszystkim Zdzisław Beksiński i to jest bardzo dziwna postać w tym filmie. Nie mam zielonego pojęcia, jaki był Zdzisław Beksiński prywatnie i zresztą nie interesuje mnie to w kontekście filmu, nie ma to żadnego znaczenia, liczy się to, jaki jest w filmie. Zdzisław Beksiński jest absolutnie wyprany z emocji praktycznie w tym filmie, z jakiejś takiej empatii, z jakiejś, no wiecie, to jest człowiek, który jest oazą spokoju, aż do przesady. Jest taką oazą spokoju, że zachowuje się zupełnie momentami nienaturalnie dla normalnego człowieka. To jest człowiek, który nie rozpacza, rzadko się denerwuje. Nie wiem, w filmie są może dwie sytuacje, gdzie w ogóle widać jakiekolwiek emocje u tej postaci. To jest człowiek jednocześnie bardzo, bardzo taki niejednoznaczny, bo z zewnątrz wygląda jak po prostu taki poczciwy starszy pan, który się uśmiecha i zlizuje resztki jedzenia z talerza, bo tak mu smakowało. Z drugiej strony jest też bardzo inteligentny, bardzo elokwentny. No i poza tym jest jeszcze oczywiście ta jego strona taka właśnie trochę oderwana od rzeczywistości. To jest człowiek, który nie za bardzo potrafi się zaangażować właśnie w emocje. Więc praktycznie cały film obserwujemy właśnie z jego perspektywy, dlatego myślę, że to tak dobrze ze sobą gra, że ten forma tego filmu świetnie współgra z tym, jaką postacią jest Zdzisław Beksiński. No i oczywiście jest on absolutnie genialnie zagrany. Ta jej rola Andrzeja Seweryna jest po prostu, no jest klasa światowa. Kapitalnie, po prostu widzimy postać, w żadnej scenie nie widzimy aktora, widzimy tylko i wyłącznie postać, którą wcielił się w 100%. Także no naprawdę aktor tutaj zasługuje na wszelkie możliwe nagrody, wszelkie możliwe pochwały, bo jest to absolutnie naprawdę popis. Zawsze marzyłem o tym, żeby kogoś zgwałcić.
Wiedziałem, że nigdy tego nie zrobię, ponieważ pogardzam przemocą. Poznajemy również żonę oczywiście Beksińskiego, czyli Zofię, która jest dla nas takim dobrym punktem zaczepienia, bo ona jest po prostu najnormalniejsza z tego grona. I tak jak film jest oczywiście, ma formę taką, gdzie patrzymy na świat z oczu Zdzisława Beksińskiego, tak jakby odbiór tych wydarzeń jest bardziej z perspektywy Zofii, bo ona jako jedyna tak naprawdę odbiera to wszystko, co się dzieje w sposób, w jaki myślę, każdy z nas by to odbierał. No, może tutaj uogólniam, ale to jest taki bardzo przyziemny, taki prostolinijny sposób odbierania tego, co się dzieje. I dzięki temu ta postać jest taka, no, normalna, taka bardzo łatwo się z nią utożsamiać, bardzo łatwo jej kibicować. No i jednocześnie też przeżywamy razem z nią, powiedzmy, te wszystkie wydarzenia. Tutaj nie spoilując, ale myślę, że wiecie, o co chodzi, jeśli znacie historię. Także to również jest kapitalnie zagrana rola. To nie wiem w zasadzie, czy nawet nie lepiej. Ranisz wszystkich? Ani razu nie pomyślisz o tym, że nam jest trudno. No, to jest taka bardzo zniuansowana rola. Tak naprawdę spojrzenie tej bohaterki mówi wszystko w wielu scenach. I naprawdę nie musi nawet nic mówić. A kiedy mówi, no to jest równie dobrze. Także aktorsko ten film stoi na... naprawdę, jak na polskie warunki, to stoi na jakimś kosmicznym poziomie. Jak na warunki światowe, stoi na najwyższym poziomie. Naprawdę jestem pod gigantycznym wrażeniem. Bardzo się czuję zawstydzony kamerą. Czemu, Zosiu? No i jest jeszcze Tomasz Beksiński. Chyba najbardziej kontrowersyjny występ w tym filmie i myślę, że dyskusje o tej roli będą jeszcze trwały, bo no jest to bardzo taka przegięta kreacja. To jest mój dom, tylko ja mam prawo się tutaj zabić! Według mnie pasuje do tego filmu, bo Tomasz Beksiński tutaj jest tak samo przegięty w jedną stronę, w stronę właśnie wybuchów emocji, w stronę takiego choleryzmu, jak Zdzisław Beksiński jest przegięty w stronę właśnie takiego stoickiego spokoju. Także oni się tutaj bardzo dobrze równoważą, stanowią pewien kontrast dla siebie, pomiędzy nimi stoi Zofia. Jest zresztą taka świetna scena, gdy Zofia filmuje swoich tutaj domowników, no i Zdzisław i Tomasz są poza kadrem i ona mówi, że po prostu no, nie mieścicie się tutaj na kadrze, jesteście oddzielnie. Co takie oczywiście bardzo symboliczne, ale też myślę, że dużo mówi o relacjach w tej rodzinie. Bo są to też postacie bardzo odległe od siebie, które się kompletnie nie rozumieją. I tylko Zofia jako jedyna jest w stanie tutaj tę rodzinę trzymać w kupie. Zresztą film bardzo dobrze pokazuje, jak szybko się cała rodzina rozpada, kiedy tutaj żona i matka odchodzi. To mogę cię pocałować, czy nie? Słuchaj, w drugim pokoju mam bardzo ciekawą kolekcję kaset magnetowych. Sama kreacja Dawida Ogrodnika jest moim zdaniem również bardzo dobra, moim zdaniem również robi wrażenie. Na początku faktycznie jest to szok i trochę odrzuca, bo w zasadzie interpretacja Tomasza Beksińskiego Ogrodnika to jest taki zbiór manieryzmów, tików nerwowych, takich absolutnie przegiętych reakcji, że ciężko na początku zaakceptować. Potem z czasem dopiero się do tego przyzwyczajamy i dopiero pod koniec filmu jakby to nabiera kształtu, ten cały występ. Bo ten bohater też pokonuje pewną drogę, natomiast no, nigdy z tej swojej prywatnej otchłani nie wychodzi, ale też bardzo fajnie widać jego rozwój i pewne niuanse jego charakteru tutaj w filmie. I ponownie oceniam tylko i wyłącznie postać jako postać w filmie, tylko i wyłącznie. Przed wami Tomasz Beksiński i Roger Moore! Natomiast tak jak mówiłem, bardzo dobrze ta postać pasuje do całej narracji filmu. Dobrze pasuje po prostu jako element filmu, jako bohater w tym konkretnym filmie. Bo on stanowi, on będąc taką w zasadzie siłą natury, z jednej strony bardzo dobrze pasuje do tego, jak Zdzisław Beksiński, ta nasza oaza spokoju i bardzo racjonalny człowiek, mógł widzieć osobę taką jak Tomasz Beksiński, taką z problemami, która nie rozumie świata, która źle się na tym świecie czuje, że nie pasuje. No a z drugiej strony też po prostu no, pasuje jako kontrast do tego bohatera, więc moim zdaniem sprawdza się to świetnie, aczkolwiek jestem w stanie zrozumieć, że wielu osobom może ten występ nie pasować, bo on jest naprawdę bardzo taki szarżujący. Ale moim zdaniem to był dobry wybór reżysera i aktora na tę postać. To jest moja żona. No ale tu oczywiście pojawia się ta kontrowersja związana z tym, że no, Tomasz Beksiński, no tak się składa, że jest dosyć znaną postacią w popkulturze tej polskiej, przynajmniej w naszym polskim tutaj środowisku. No bo był to oczywiście znany tłumacz, James Bond, Monty Python, ale też dziennikarz radiowy w Trójce. Zresztą dzisiaj zdaje się będzie w nocy Trójka emitowała jego ostatnią audycję, więc polecam.
Natomiast i w związku z tym, że był taką znaną postacią, no to wciąż istnieje dużo ludzi, którzy go doskonale pamiętają, którzy go doskonale dobrze wspominają, no którzy, na których miał duży wpływ, którzy mają jakiś emocjonalny stosunek z tą osobą, ale też które zwyczajnie się z nim znały, przyjaźniły, no i które po prostu znają go prywatnie. No i wiele z tych osób mówi, że Tomasz Beksiński tak nie wyglądał, że jasne, on miał swoje problemy i wielokrotnie powiedzmy, no film powiedzmy w jakiś tam sposób pewne epizody z jego życia pokazuje, natomiast była to inna osoba. I myślę, że autorzy byli tego zupełnie świadomi i dosyć jasno też zaznaczyli to, że jest to trochę inna osoba. Zresztą w filmie mamy fragment, gdzie Tomasz Beksiński się pojawia w wywiadzie z wampirem na RTL-7, polskim ówczesnym RTL-7. I w tym filmie jest to Tomasz Beksiński filmowy, który jest taki bardzo spięty, ekscentryczny, dziwnie się zachowuje. Natomiast jeśli obejrzycie sobie ten wywiad na YouTubie, bo jest zamieszczony... Ilekroć chcę wejść do jakiegokolwiek sklepu, żeby sobie coś szybciutko kupić, okazuje się, że wtedy stoi tam w ogonie 15 osób, a za mną już nikt nie stanie. Ja muszę odczekać, aż te 15 osób załatwi swoje sprawy, po mnie już nie ma nikogo. To jest to zupełnie inna osoba, bo Beksiński w tym wywiadzie prawdziwym jest wyluzowany, uśmiechnięty. Wydaje się całkiem okej, mimo że dwa lata później chyba odebrał sobie życie, czy rok później, chyba rok później. Ale no nie sprawia takiego wrażenia. W filmie to jest po prostu taki kłębek nerwów. Natomiast odpowiadając na pierwszą część twojego pytania, powiem ci, że ojciec mój jest człowiekiem zdecydowanie wesołym. On po prostu maluje takie obrazy. Ja jestem bardziej ponury. Może dlatego, że się wychowałem na tych obrazach. Także no ten podział między prawdziwym Tomaszem Beksińskim a tym filmowym jest bardzo widoczny. I moim zdaniem to nie jest problem. To znaczy, jasne, rozumiem tutaj, że znajomym czy fanom Tomasza Beksińskiego może to przeszkadzać, bo w jakiś sposób to oczywiście zakłamuje rzeczywistość. Natomiast no nie jest rolą filmu, żeby pokazywać fakty. To jest rola dokumentu, albo nie wiem, reportażu, albo czegoś. Natomiast film fabularny, rolą filmu fabularnego jest czerpać powiedzmy z jakiejś tam, filmu fabularnego na faktach, takiego czerpiącego rzeczywistość, jest właśnie czerpać pewne fakty, ale przerabiać je w taki sposób, żeby nam opowiedzieć konkretną historię, żeby coś przekazać. I nie ma w tym nic złego, że modyfikuje wydarzenia, rzeczywistość, postacie, bo robi to praktycznie każdy film fabularny, nawet jeśli jest na faktach, nawet jeśli jest filmem teoretycznie historycznym. I trzeba to po prostu wziąć pod uwagę i wiedzieć za każdym razem, że jak idziemy do kina na film, nawet jeśli ten film odnosi się do prawdziwych wydarzeń, no to nie możemy go traktować jak podręcznika historii. I to jest taki ogólny apel. To też się tyczy Smoleńska, to też się tyczy w zasadzie wszelkich innych filmów biograficznych czy jakichkolwiek. Natomiast jeśli oczywiście w marketingu filmu pojawia się coś w stylu poznaj prawdziwą historię rodziny Beksińskich, a tutaj chyba coś takiego się pojawia, aczkolwiek głowy nie dam, no to to jest niewłaściwe moim zdaniem. Natomiast film oparty na faktach oznacza, że film jest tylko oparty na faktach, niekoniecznie musi w 100% te fakty pokazywać. Nie taka jest jego rola po prostu. Natomiast no ja muszę powiedzieć, że sporo akurat z tego filmu wyciągnąłem, no i nie są to fakty o rodzinie Beksińskich, natomiast te chętnie sprawdzę w jakimś szerszym zakresie sam. Zresztą mam nadzieję, że z całej tej ogrodni gate wyniknie to, że ludzie, którzy poczują, że film fałszywie pokazuje obraz Tomasza Beksińskiego, po prostu wezmą sprawy w swoje ręce i stworzą jakiś dokument, albo zaczną publikować rzeczy dotyczące Tomasza, no i poznamy prawdę o tej postaci, której film nie pokazuje, ponoć, ale też nie musi. Pan taki wesoły. O, ja wesoły. Dom zwyczajny. Wesoły. Dobra, wróćmy jeszcze w takim razie na sam koniec do filmu. Tutaj zostawmy kontrowersje obok, bo muszę jeszcze powiedzieć, że warstwa realizacyjna tej produkcji jest na również bardzo, bardzo wysokim poziomie. W zasadzie od samego początku widzimy, że to jest film stworzony no, na porządnym, wysokim, światowym poziomie. Trailer był naprawdę fantastyczny. Muzyka dobrano trailera, no czapki z głów. Nawet plakat był bardzo ładny, więc widać od samego początku, że brał się za to ktoś, kto miał na tę produkcję pomysł. Ale no to jak film wygląda, jak film brzmi, jest, no powiedzmy, że współgra z naprawdę światową klasą aktorów tutaj. Przede wszystkim scenografia. To jak odtworzono lata PRL-u i to nie jeden okres konkretny, tylko widać jak to mieszkanie i realia się zmieniają, jak zmienia się podwórko przed blokiem, jak zmienia się wyposażenie mieszkania, jak zmieniają się meble, jakieś inne rzeczy. To wszystko jest po prostu zaprezentowane z takim pietyzmem i dbałością o szczegóły, że no rzadko widzimy coś takiego w polskim kinie. W ogóle jak to wiecie, no
To jest jeden z tych filmów, który naprawdę nie musimy porównywać do innych polskich produkcji, tylko porównywać do tego, co się kręci w ogóle na świecie. Poza tym, poza samą scenografią, oczywiście charakteryzacja jest świetna, bohaterowie wyglądają tak, jak powinni, widać upływ lat, widać to, jak się zmieniają, no, momentami jest naprawdę przejmujące ucharakteryzowanie osób umierających. Również robi wrażenie, jakkolwiek smutno by to nie brzmiało. No i jest jeszcze muzyka oczywiście. Muzyka również stanowi bardzo ważny element tego filmu, bo jak wiadomo, Tomasz Beksiński był entuzjastą muzyki, no i ten filmowy również. W związku z tym dostajemy całkiem sporo tutaj jego tutaj upodobań muzycznych, ale też i Zdzisław Beksiński podczas malowania sobie tę muzykę puszczał i ona również tutaj stanowi pewne tło. Także wszystko tutaj tworzy taką naprawdę fantastyczną, no, dopracowano w najmniejszym szczególe całość. Pan jest Beksiński, tak? Ten malarz? Niby tak. Bo ja mam okna naprzeciwko pana i tak sobie przez lornetkę patrzę, jak pan maluje. Dla mnie jest to jedyny słuszny, no na razie, no nie widziałem jeszcze tego filmu Wajdy, nie widziałem jeszcze Wołynia, nie widziałem jeszcze pewnie jakichś innych dobrych polskich filmów, ale jeśli one są lepsze od Ostatniej Rodziny i bardziej zasługują na przykład nominację na tutaj polską propozycję oscarową, na oczywiście film anglojęzyczny, no to nie wiem, jak wybitne muszą być tamte filmy. Powiedzmy sobie szczerze, jeśli któryś z tych innych filmów bardziej zasługuje na to, by być naszym kandydatem do Oscara, no to czapki z głów, to chyba polskie kino ma najlepszy rok w historii. No może nie w historii, ale no w ostatnich latach na pewno. Bo myślę, zresztą myślę, że gdyby Ostatnia Rodzina dostała się, została nominowana, zresztą w ogóle jak zostanie zgłoszona, to myślę, że na 100% będzie nominowana do tej grona filmów anglojęzycznych. No, wydaje mi się, bo jest naprawdę tak bo ten film jest tak dobry, ale myślę, że nawet by miała szansę, także myślę, że od Idy byśmy dostali też kolejnego polskiego zdobywcę Oscara. Bo zresztą nawet jak czy dostanie, czy nie dostanie, nieważne. Ten film jest naprawdę znakomity, jest świetnie wykonany po prostu, jest świetnie zagrany. No i przede wszystkim ma na siebie pomysł. To jest dla mnie ważne, że oglądamy film, gdzie widzę, jaki pomysł mają na niego autorzy. Że to nie jest po prostu, no nakręćmy coś tam, weźmy sobie jakiś scenariusz, napiszcie jakiś scenariusz i nakręćcie to i ludzie pójdą po to Beksińskich. No nie, tu widać konkretny zamysł, jaki stał za tym filmem. Widać, co autorzy chcieli zrobić, czego chcieli dokonać, w jaki sposób chcieli to zrobić i zrealizowali ten plan w 100%. Także to robi wrażenie, ale też sama realizacja, to jak to zostało stworzone, również, no jest to ewenement jak dla mnie, póki co w polskim kinie, bo widziałem sporo dobrych polskich filmów, wbrew pozorom. Widziałem Bogów, którzy byli bardzo dobrzy, widziałem Idę, która również była znakomitą, jest dla mnie nawet lepsza. No i zbliżają się również kolejne dobre polskie produkcje, ale myślę, że Ostatnia Rodzina się będzie wybijać, że jest to taki film, który po prostu ma wszystko, co powinien mieć dobry film. Obiecaj, proszę, że nic sobie nie zrobisz, dopóki mama jest z nami. Muszę? Jedyne właśnie, czego mi brakuje, to jeśli miałem już tutaj wymyślić jakąś wadę, żeby cokolwiek powiedzieć, to, że trochę jednak brakuje pewnej równowagi w tym występie Dawida Ogrodnika. Tylko że z drugiej strony nie wiem, czy jest na to miejsce po prostu w tym filmie. Czy po prostu... Bo to nie jest film o Tomaszu Beksińskim, więc z drugiej strony też myślę, że może... No nie, bo już oczywiście tutaj robię za adwokata diabła. W każdym razie, gdybym miał wymyślić coś, co bym chciał jeszcze więcej w tym filmie, żeby był, nie wiem, jeszcze lepszy, tak myślę, to po pierwsze bym jednak troszkę zniuansował postać Tomasza Beksińskiego, troszkę. Bo tak jak mówię, mi się te szarże bardzo podobają i moim zdaniem bardzo pasują, ale też chciałbym zobaczyć inną stronę tej postaci, a widzimy w zasadzie tylko jedną. No, momentami trochę tej równowagi widzimy, ale chciałbym tego ciut więcej. I po drugie, chciałbym się jednak dowiedzieć dlaczego. Dlaczego Zdzisław Beksiński jest taki, jaki jest, dlaczego Tomasz Beksiński jest, jaki jest, no bo na to film nam nie daje odpowiedzi. I również uważam, że nie do końca musi, że forma tego filmu jest na tyle zamknięta i spójna, że może to by nawet popsuło ten film kompozycyjnie, ale jednocześnie no po prostu mam taki pewien niedosyt, więc myślę, że ugaszę go dopiero, kiedy zaopatrzę się w jakąś biografię albo obejrzę jakieś reportaże czy dokumenty, bo też są w internecie dokumenty o Beksińskim, jednym czy drugim. Tu leżą Beksińscy, pocałujcie ich wszystkich w dupę. No, także ten film naprawdę rusza, naprawdę myślę,
no trafi. Trafi do, może nie, nie wiem czy do wszystkich osób, ale myślę, że do wielu osób na pewno trafi to, w jaki sposób został stworzony. Także okej, okay, bo chyba się już trochę powtarzam. Także słuchajcie, znakomity film, idźcie koniecznie do kina, premiera jest 30 września, także jeszcze przed wami, jeszcze zdążycie zarezerwować bilety. No myślę, że warto, jeśli dostajemy polski rodzimy film na takim poziomie, no to wstyd po prostu nie iść do kina. Także słuchajcie, tyle ode mnie. Jeśli ktoś jest ciekawy, co sobie popijam tutaj do mówienia, to jest to klasyka po prostu już jak dla mnie. Pan i pani z browaru Trzech Kumpli. Jest to takie piwo, które w zasadzie trzyma równy wysoki poziom od samego początku. No, może nie jest tak dobre jak ten film, ale również daje radę. Także słuchajcie, tyle ode mnie. Dzięki wielkie za uwagę. Tak jak mówiłem, myślę, że kolejne recenzje polskich filmów będą w tym charakterze utrzymane. Natomiast oczywiście postaram się też tę formę trochę dopracować, żeby była atrakcyjniejsza. Natomiast jeszcze raz dziękuję, jeśli tego wysłuchaliście. Idźcie koniecznie do kina. Trzymajcie się i cześć. Hej, jeśli lubisz to, co robię i chcesz tego więcej i częściej, to rozważ proszę wsparcie mojej pracy na Patronite. Link znajduje się na ekranie i w opisie. Specjalne podziękowania kieruję do następujących patronów.